Okej, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jak wyjść z każdego problemu psychicznego? Tak, mówię z każdego, jestem, wiecie, cudotwórcą, co będzie każdego wyciągał z problemu psychicznego i tak dalej, nie? Tak, po prostu. Tak, przyznaję się szczerze, słuchajcie, mamy problem na naszym rynku, że tak powiem, na rynku, że tak powiem, zdrowia psychicznego. Mamy problem, że nasz rynek zdrowia psychicznego jest oparty tak naprawdę na jednym paradygmacie. Na jednym paradygmacie, bo nie jest oparty na Bogu, tylko jest oparty po prostu na systemie ewolucji, na tym, że człowiek wywodzi się z małpy. Po prostu, nie? Jeżeli mamy taki paradygmat mówiący, że człowiek wychodzi się z małpy, no to mamy do tego różne rozwiązania. Ja jestem po 7 pobytach w szpitalach psychiatrycznych, po diagnozach typu choroba dwubiegunowa, po diagnozach typu schizofrenia paranoidalna i inne tego typu rzeczy. Działy mi się różne dziwne rzeczy i nie wiedziałem, jak z tego wyjść. Dopóki nie założyłem, że coś tu jest nie tak. Po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że słuchajcie, no coś tu nie gra, po prostu, nie? Coś tu nie gra. Ja próbuję z tego wyjść, próbuję zrozumieć to, co się ze mną dzieje, próbuję to jakoś zaakceptować i tak dalej. I nagle słyszę od lekarza psychiatry, że żeby leki psychiatryczne działały, trzeba w nie wierzyć, że one działają, nie? I nagle słyszę po prostu, słuchajcie, wow, co to jest grane? Czyli to co? To jest wiara? To jest kolejna wiara? Myślę, no nie, ja nie chcę. Jeżeli to jest lek, to jakoś działa po prostu, nie? No coś zmienia i tak dalej, nie? A jeżeli to jest wiara, no to słuchajcie, no to co jest grane, nie? Wiecie, wiele osób mających tak zwaną schizofrenię, Wikipedia nam mówi, że 10% osób mających schizofrenię popełnia samobójstwo. Tak, popełnia samobójstwo. Ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię, bo gdybym ja jeszcze kilka lat pożył w tym stanie, w jakim byłem, też bym zapewne takie myśli mi się by pojawiły, bo miałbym ogromne trudności z ogarnięciem rzeczywistości. Byłoby coraz gorzej, tak naprawdę. Wyobraźcie sobie przez 5, 10, 20 lat mieć problemy non-stop psychiczne. To jest tak zwana schizofrenia, nie? No po takim czasie człowiek ma wszystkiego dość i normalnie popełnia samobójstwo. Zwyczajnie. Co się dzieje, jeśli ktoś na przykład w wieku nastoletnim trafia do psychiatry i psychiatra mu mówi, że do końca życia on będzie miał schizofrenię i do końca życia będzie leki zażywał, po których to lekach się grubnie, po których to lekach się ma inne problemy zdrowotne i po których to lekach się wcale nie czuje człowiek dobrze, tak naprawdę nie może iść do pracy, bardzo ciężko iść do pracy, bardzo ciężko się zmotywować do czegokolwiek, bardzo ciężko tak naprawdę ułożyć myśli, żeby o czymś zdecydować. Te leki odbierają trochę decyzyjność tak naprawdę, nie? Ja się nie dziwię, że po kilku, kilkunastu latach czegoś takiego człowiek ma dosyć po prostu i popełnia samobójstwo. Nie dziwię się, gdyby mi tak mówili, gdybym ja wierzył temu, co mi powiedzieli, a powiedzieli mi już nieraz, że wiecie, po dwóch pobytach w psychiatryku, po dwóch epizodach, to już leki do końca życia i to już się nie da z tego wyjść i tak dalej, to też bym w pewnym momencie po prostu zeschizował się, po prostu zwyczajnie. Słuchajcie, jest na to rada, tak? Ja nie mam jak wszystkim pomóc, tak? Wiem, czasem tu ludzie do mnie dzwonią, można do mnie zadzwonić i tak dalej. Mówię, robię coś w stylu małej psychoterapii charyzmatycznej, bo tak to nazwaliśmy z pastorem. Nazwaliśmy to psychoterapia charyzmatyczna, tak? Po prostu. Czyli zupełnie inne podejście. Podejście na tym, że Bóg stworzył człowieka, tak? Bóg stworzył człowieka i teraz popatrzcie, trafia się do psychiatryków, trafia się na te wszystkie leki i tak dalej. I tak naprawdę tam jest cały czas podejście, że człowiek pochodzi od małpy. Ja wiem, że to jest strasznie duży skrót myślowy, tak? Ale popatrzcie, mamy na przykład, jesteśmy skazani na jakąś chorobę psychiczną, tak? Po prostu świat nas skazuje, tak? Cywilizacja nas skazuje na jakąś chorobę psychiczną i nie daje nam na to rady. Nie daje nam na to rady. Po prostu mamy jedyne doświadczenia, jakie mamy, to mamy takie, że no po prostu no, tyle a tyle osób uważamy, jak gdzieś tak w książkach napisało, że takie były problemy i tak dalej. Lekarze nie przeżyli tych problemów psychicznych na sobie najczęściej. Oni po prostu mają doświadczenia od pacjentów, mają wiedzę od pacjentów i tak dalej, tak? Na tym polega ta cała choroba, a pacjenci są często osobami zagubionymi totalnie, nie? Mało tego, w pewnym momencie też zauważyłem, że osoby chore psychicznie po kilku latach leczenia się często okłamują terapeutów, okłamują psychiatrów i tak dalej, po prostu dla świętego spokoju. No bo wiedzą po prostu, żeby po prostu przeżyć, jakiś instynkt się włącza, żeby przeżyć po prostu, trzeba czasem okłamać takiego psychiatrę i powiedzieć po prostu, już daj mi święty spokój, tak? I tak dalej. Więc na tej podstawie są te wszystkie wnioski, nie? Wiecie, jak wyjść z tej każdej choroby psychicznej i tak dalej?
Po prostu założyć, że to jest okres przejściowy i założyć, że da się wyjść i szukać wyjścia. Naprawdę się da. Nawet słuchajcie, odkryłem, no to jest powszechnie wiadomo wśród psychiatrów, tylko nie każdy o tym mówi, nie? Zapomniałem, jak się ten człowiek nazywał, ale to w Polsce był psychiatra, który tak stwierdził, wywnioskował taką tezę, że już nie żyje ten pan, ale cały taki nurt stworzył, maleńki, bo mało kto go poszedł tym nurtem, bo jakoś nikomu na to nie w interesie. Ale on poszedł nurtem, że kryzysy psychiczne są etapem rozwoju. Pierwsza myśl w ogóle, jak to? Kryzys psychiczny może być etapem rozwoju i doprowadza gdzieś człowieka na jakiś wyższy poziom rozwoju? Że po kryzysie psychicznym człowiek jest jakiś bardziej rozwinięty? W ogóle coś dziwnego, nagle coś takiego zobaczyłem, nie? Myślę, wow, to okazało się, że psychiatrzy też nie są jednomyślni. No nie są jednomyślni, się okazało, nie? Jest ten w Ameryce, ten doktor Fisher, który też leczy te psychiczne choroby i też się stara bez leków leczyć. Po prostu założył, że to jest coś innego. Założył, że da się inaczej. Ale wiecie, ja nie namawiam nikogo do odstąpienia od leków. Wsiądźcie sobie na tych lekach i tak dalej, ale zmieńcie założenie, zmieńcie myślenie o tym. Zmieńcie myślenie o tym, że da się z tego wyjść. Po prostu. Że jest możliwość wyjścia z tego. Jest jakaś możliwość. Słuchajcie, na przykład w Biblii. W Biblii mamy przykład w Księdze Daniela, jak sobie zobaczycie. Księga Daniela, rozdział 4, wersetach około 30. Jest opcja, jest opowieść o królu Nabuchodonozorze, Nabuchodonozorze, w zależności od tłumaczenia. W każdym razie, słuchajcie, człowiek przez 7 lat żywił się trawą, jak woły. Wypełniło się 7 czasów i przeczytam wam dokładnie, jak to było. Wypędzą cię spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, będą cię żywić trawą jak woły. Wypełni się nad tobą 7 czasów, aż poznasz, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je komu chce. Tej godziny wypełniło się to słowo Nabuchodonozor. Wypędzono go spośród ludzi, jadł trawę jak woły. Jego ciało było skrapiane rosą z nieba, aż jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków. Pod koniec tych dni ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba i wrócił mi rozum. Wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem Go. Wysławiałem żyjącego na wieki, bo Jego władza to władza wieczna, a Jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Dziwnie to brzmi. Gdyby dzisiaj byśmy mieli człowieka, który przez 7 lat żre trawę, i żyje po prostu jak wół, no to ten człowiek byłby zamknięty w psychiatryku i tak dalej. Tutaj po 7 latach ten człowiek poznał, kto jest Bogiem. Idzie tak samo jest z nami tutaj w tym naszym cywilizowanym świecie. My nie wiemy, kto jest Bogiem. Po prostu. Ja też się zagubiłem, mimo że byłem nawrócony i tak dalej, mimo wszystko się zagubiłem, bo nagle się trafia do świata cywilizowanego, nagle wszyscy mówią, że wszyscy są wierzący, ale nikt nie wierzy już, że Bóg stworzył ziemię. Nikt nie wierzy, kto to jest panem, tak? Panem jest ewolucja, na przykład, nie? Panem jest jakiś Darwin albo ktoś, kto stworzył jakieś dziwne teorie, tak? Ten jest panem, po prostu, nie? Na temat stworzenia świata. Nikt nie wie, kto jest najwyższy. I wiecie, no i za przeproszeniem żarłem trawę. Różnie się dziwacznie zachowywałem, tak? Dosłownie mniej więcej jak ten Nabuchodonozor. Po prostu straciłem zwyczajnie rozum. Da się stracić rozum. To jest, wiecie, okazało się, że rozum jest tylko pewnego rodzaju narzędziem, tak naprawdę. Ja cały czas wiedziałem w sercu, że wierzę, w sercu podjąłem decyzję, bo w sercu się podejmuje decyzję o nawróceniu, o wierzeniu i tak dalej, że Bóg zbudził Jezusa z martwych, w sercu się tą decyzję podejmuje, ustami wyznaję. Więc to cały czas robiłem, cały czas jakoś mój rozum podpowiadał, że jestem zbawiony, że jest wszystko ze mną okej, okay. Ale nie uznawałem tego Najwyższego, po prostu. Jakoś tak się otoczyłem ludźmi, którzy byli niewierzący, którzy okłamywali mnie, że są wierzący, ja im po prostu wierzyłem, byłem naiwny, że po prostu nie wiedziałem, gdzie jest Najwyższy. Jest opcja wyjścia z każdej choroby. Ta opcja to jest po prostu założenie, że to jest jakiś okres przejściowy. Jeżeli masz jakieś myśli samobójcze, jeżeli masz jakieś straszne myśli dewastujące i tak dalej, że masz tego dosyć wszystkiego, załóż, że to jest okres przejściowy. Załóż, że jest z tego wyjście. Jest z tego wyjście. Słuchajcie, ja polecam wam te trzy lektury, już w kółko je polecam, ale cały czas je będę polecał. Jest to Świnie w salonie. W tej książce, słuchajcie, opisane są przypadki, jak i pewnego rodzaju schemat myślenia o tym, czym jest schizofrenia i tak dalej, nie? Dokładnie to jest tam, w skrócie wam powiem, słuchajcie,
Schizofrenia, jakby nieznanie swojej osobowości. Dosłownie, nie wiesz, jaka jest twoja osobowość. Na przykład to doskonale widać w tej chorobie dwubiegunowej, która też jest pewnego rodzaju schizofrenią, że mamy albo osobowość maniakalną, albo osobowość depresyjną. Nie wiemy, kim jesteśmy, po prostu. Gdzie jesteśmy schowani? Nie ma nas. Mamy albo depresję, albo manię, tak? Też to przeżywałem, więc wiem, jak to jest, nie? Nie ma nas. Gdzie jestem jak? Jaki jestem ja? Kim jestem ja? Co ze mną? Gdzie ja jestem, nie? Nie było mnie. Tak naprawdę dzisiaj dopiero poznaję siebie, można tak powiedzieć, nie? Ale co się takiego działo? Czy to była choroba? Nie. W tej książce jest co innego opisane. W tej książce jest opisane, że to były dwie osobowości wychowane przez demony. Dwie osobowości wychowane przez demony, po prostu. W świecie, w którym się wychowaliśmy tutaj w kraju, nie ma Boga. Nie, znaczy jest Bóg, taka, tylko po prostu nikt nam nie przedstawia, że Bóg jest żywy. Bóg jest albo schowany po prostu gdzieś w opłatku, gdzieś schowany w jakimś pudełku złotym i tak dalej, nie? Albo Bóg, albo Boga nie ma, albo mamy ewolucję, tak? I nie ma Boga. Są to tak naprawdę dwa bieguny, słuchajcie, nie? W takim świecie byłem wychowany i w takich dwóch biegunach, albo jest nauka, tak? Albo jest Bóg schowany w złotym pudełku. I nie ma Boga, po prostu, nie? Wiecie, chore. No i chore. I na tej podstawie się choruje po prostu. No jest jedna z podstaw chorób psychicznych. Tak naprawdę, nie? Różnie to może przebiegać u różnych, tak? Ale tak naprawdę, gdzie jestem ja? I ja i w ten sposób wychowany w dwóch kierunkach po prostu, no nie ma mnie. Po prostu. Z jednej strony jest nauka, z drugiej, no może coś tam coś istnieje, nie? Ale nie wiemy. Nic nie wiemy. My nic nie wiemy, nie? Idzie się do psychoterapeuty, psychiatry i tak dalej. I oni nam mówią, no my nie wiemy, co jest po śmierci, my nie wiemy, co się dzieje po śmierci, możemy tylko zgadywać, możemy tylko coś, nie? A Biblia nam mówi, że wiemy. Biblia nam mówi, że doskonale wiemy i tak tu na ziemi decydujemy, co chcemy, żeby się z nami po śmierci stało. Wow, wow, co jest grane, nie? Tu wiemy, a tam nie wiemy? Tu wiemy, czy nie wiemy, nie? I to jest pytanie, słuchajcie. W tej książce ludzie wiedzą i jakoś w tej książce są przypadki, że ze schizofrenii da się wyjść, nie? Tak samo w tej książce Kruszące kajdany są przypadki, że ze schizofrenii da się wyjść. Da się wyjść. Nie? Nagle po prostu da się wyjść z czegoś niewychodzonego, tak? Nagle tak samo jest ta książka Duchowe wojny, gdzie w ogóle no, człowiek miał takie jazdy, że teoretycznie to już dawno powinien być zamknięty psychiatryką, no bo no, dosłownie, nie wiem, widział demona w postaci jakiegoś tam, nie wiem, górnika siedzącego gdzieś na fotelu i coś tam robiącego, tak? No takie jazdy miał człowiek, tak? Teoretycznie jazdy, a może naprawdę widział demona, który się objawił w postaci człowieczej, tak? No po prostu, zwyczajnie w postaci jakiejś takiej widocznej, tak? Może naprawdę miał takie wizje, a może miał jazdy, nie? No to jest pytanie, to jest nasze założenie, czy my zakładamy, że ktoś coś takiego widział, czy my zakładamy, że to była choroba, nie? Nasz tu cywilizowany świat zakłada z góry, że to jest choroba, nie? Ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, tak? To jest kłamstwo. Świetnie to na przykład przedstawiają te książki Horowicza, które wam tu już mówiłem, który to człowiek, naukowiec polski, jeden z największych, porównywany do, wiecie, polskiego Da Vinci, tak? No jakoś poszedł w tym kierunku, że jednak te zjawiska istnieją, tak? Przeciwstawił się temu wszystkiemu. Oczywiście nie zostaje do dzisiaj, że tak powiem, jego zainteresowania są, że tak powiem, kwestią tabu. No bo trzeba być do czegoś po prostu tutaj przyznać, do czegoś po prostu coś założyć innego, że coś więcej istnieje, coś innego istnieje i tak dalej. A tu jest problem, bo wtedy mamy problem z Bogiem. Mamy problem z Bogiem, bo istnieje Bóg, tak? Istnieje coś duchowego. Świat współczesny nie akceptuje istnienia duchowego. Świat współczesny akceptuje istnienie biologiczne, zaakceptuje istnienie cielesne, emocje współczesne. Współczesne emocje tłumaczone są biologicznie, tak? I biologiczne na to są, że tak powiem, sposoby. Tymczasem, słuchajcie, świat jest też duchowy. Istnieje świat duchowy. To, że ktoś odczuwa świat duchowy w tej cywilizacji, to najprawdopodobniej będzie miał do czynienia z psychiatrą, prędzej czy później ze szpitalem psychiatrycznym. I tak dalej, bo świat duchowy teoretycznie wedle tej cywilizacji nie istnieje. Tymczasem istnieje. Słuchajcie, mówię, jak ktoś chce się zgłosić do psychoterapeuty charyzmatycznego, to niestety mamy problem w tym kraju, bo takich ludzi na razie nie ma. To nie znaczy, że takich ludzi nie będzie. Nie wiem, wykupiłem już domenę psychoterapia charyzmatyczna i będę próbował tam coś zrobić prędzej czy później, jak znajdę na to czas. Kto chce wesprzeć te działania, to jak najbardziej można wesprzeć te działania. Potrzebuję trochę czasu, a żeby mieć czas, to potrzebuję trochę pieniędzy. To fakt.
Ale mówię, to kto chce, nikogo do tego nie namawiam i tak dalej. Kto chce jakiejś pomocy, mówię, w międzyczasie można do mnie jakoś zadzwonić, możemy pogadać i tak dalej. Można też, no w tym momencie wiem, że do pastora mojego też jest, no jakiś, no ma mniej czasu, bo też po prostu pracuje zwyczajnie, normalnie na rynku pracy, tak? Po prostu takie czasy, to nie, nikt na to nie da wsparcia, wiem, bo to jest po prostu totalnie nowe. Tak się wprowadza rzeczy nowe w tej cywilizacji. Jak się zawsze wprowadzało jakieś innowacje i tak dalej, najpierw to jest wszystko wyśmiane. Przez ostatni rok na tym kanale było tyle negatywnych komentarzy, tyle wyśmiania i tak dalej, że no, wiele osób już dawno skasowało i dawno przestało nagrywać. Z tego co wiem, to ciężko przeżyć po prostu, ciężko to w ogóle sobie z tym poradzić, nie? No ale ja to robię dalej. Trochę pokasowałem, bo pokasowałem też negatywne komentarze, bo w pewnym momencie usłyszałem coś takiego i co jest swoim mądrym zdaniem, nie? Wiecie, ja tu głoszę Ewangelię, mówię o Jezusie Chrystusie, mówię o zbawieniu i tak dalej. Jeżeli ktoś, choćby negatywnym komentarzem, odciąga ludzi od Jezusa Chrystusa, no to będą wieczne konsekwencje, tak? Po prostu. Po prostu. No to są wieczne konsekwencje tak naprawdę, nie? Więc no niektóre komentarze po prostu usuwałem. Przyznaję się. I na początku nie usuwałem, a potem zacząłem usuwać. Pojawiły się totalnie niecenzuralne i inne tego typu komentarze. Zacząłem usuwać komentarze. Po prostu. Tak też w sumie z myślą o tych ludzi, którzy komentują, tak? Bo za każde słowa jesteśmy rozliczeni. No, dobrze, żeby niektóre słowa nie dotarły do wszystkich. Tak. Jestem, że tak powiem, dyktatorem komentarzy. Nie będę sobie tutaj pozwalał na negatywne komentowanie, czy czytam te komentarze i tak dalej, nie? Ale no, założyłem po prostu, jeżeli ja wierzę w to, co wierzę, tak, no to odciąganie innych od zbawienia, od Jezusa, no jest trochę problemem, nie? Jest trochę problemem, więc zacząłem usuwać te komentarze. No i to tyle. Na razie, co Wam chciałem dzisiaj powiedzieć. W każdym razie pamiętajcie, z każdej choroby psychicznej da się wyjść. Nawet 7 lat jedzenia trawy tutaj i już wyglądał po prostu jak wyglądał i tak dalej. Po tych 7 latach zrozumiał, że najwyższy rządzi ziemią i z tego wyszedł. 7 lat. 7 lat człowiek nie potrafił się psychicznie pozbierać na tyle, że żarł trawę. No, ciężko, nie? Ciężko. Tak to działa. I mówię, jest na to rada, jest na to pomysł, jest na to sposób. Niektórzy mówią, już się spotkałem z tym, że mam remisję choroby. Czyli co to jest remisja? Czyli, że nagle mi choroba sama ustąpiła. Wiecie, moja remisja jest planowana. Sam sobie zaplanowałem tą remisję po prostu. Po ostatnim pobycie w psychiatryku założyłem, że po prostu ja założę, że ci wszyscy ludzie, których od 2 lat spotykam w tych szpitalach psychiatrycznych, którzy mi wmawiają, że jestem chory psychicznie i tak dalej, się mylą. Ja to założyłem, tak? Założyłem, że jeżeli oni nie uznają Boga za stwórcę świata, jeżeli oni nie wierzą w opis stworzenia świata z Biblii, to oni się mylą. A jeżeli oni się mylą w tym względzie, jeżeli nie wierzą w to, to jeżeli oni nie wierzą w takie stworzenie świata, to jakie będzie ich myślenie o człowieku? Ich myślenie o człowieku jest takie, jakie ewolucja sugeruje. Ewolucja tak naprawdę to jest wytwór ostatnich może 150 lat, może 100, tak naprawdę, nie więcej. I oni, no rzeczywiście, jeżeli wejść w paradygmat ewolucji, to mamy, słuchajcie, z człowiekiem, który wierzy w istnienie świata duchowego, problem. Po prostu, nie? No to jest człowiek chory w tym paradygmacie. To jest rzeczywiście człowiek chory w tym paradygmacie. Ale jeżeli wyjść z paradygmatu ewolucji, jeżeli wyjść z paradygmat z Biblii, o stworzeniu świata przez Boga, no to mamy z człowiekiem tak zwanym chorym psychicznie nie tyle problem, co wyzwanie. Po prostu. Wyzwanie. Mamy z nim wyzwanie. Mamy też wyzwanie, ponieważ no wystarczy wyjść na ulicę i praktycznie no, 90% ludzi tutaj, jak nie więcej. Więcej nie może być niż 99%, ale sporo ludzi po prostu wierzy w paradygmat ewolucji. Mamy problem, po prostu trzeba się z tym jakoś przebić. A jeżeli wierzymy w paradygmat ewolucji, to nie wierzymy, że istnieje jakaś siła wyższa nad nami. Na przykład teraz mamy ten problem z Ukrainą, i tutaj wiecie, otworzy się wiadomości jakiekolwiek, pierwsze, drugie, trzecie, dziesiąte, setne i tak dalej.
I w tych wiadomościach nie ma praktycznie nic o Bogu. Jest paradygmat tego, że mamy problem z jakimś teoretycznie psychicznie chorym człowiekiem, który sobie coś tam wymyślił i tak dalej. No to jest cały czas paradygmat ewolucji. To jest paradygmat ewolucji głoszony w zasadzie wszędzie, w wiadomościach, w każdym tym. Jeżeli ja, nie za, jeżeli ty, ja i tak dalej, ktokolwiek inny nie akceptuje paradygmatu ewolucji, no to jest, akceptuje to, że Bóg stworzył świat, na przykład, nie? Jeżeli Bóg stworzył świat, to nie mamy tam człowieka chorego psychicznie, tylko mamy człowieka, który po prostu ma, że tak powiem, no na przykład jest zły, przykładowo, nie? Po prostu wybrał czynić zło. Tak, po prostu. Wybrał czynić grzech, nienawrócony. Mamy do czynienia z człowiekiem nienawróconym, mamy do czynienia z człowiekiem, który wybrał czynić zło. Nie mamy do czynienia z człowiekiem chorym psychicznie. Mówię, dlaczego to tak tutaj podkreślam i tak dalej? No dlatego, że mamy po prostu dwie różne wersje myślenia o świecie. I w tym momencie, wyjście w tym momencie z problemów psychicznych, tak jak mi się to udało, nie mówię, że jestem super na razie, jest wszystko w porządku, wszystko świetnie i tak dalej. Mam różne i to prywatne sprawy i, co, i gorsze i lepsze dni i tak dalej. Ale wyjście z tych problemów psychicznych równa się też odcięcie czasami od rozumienia tak zwanego światowego, o tym, co się dzieje dookoła. Da się to zrobić. Są, że tak powiem, można nazwać ostoje w tym kraju. Są kościoły, nie wiem, które wierzą w to, że Bóg stworzył świat, które nie pożeniły się z teorią ewolucji. Są kościoły zielonoświątkowe, baptystyczne i tak dalej. Tam wszyscy ludzie, jeżeli macie jakiś taki kościół w okolicy, tam wierzą w to, że Bóg stworzył świat. Tam nie wierzą w teorię ewolucji. Nie jestem jedyny w tym kraju, w który to nie wierzy, nie? Nie jestem jedyny w tym kraju, który to nie wierzy. Wiem, że to niektórym się wydaje, że to śmieszne i tak dalej. No ale gdzieś tam, nie wiem, pojedziecie do Ameryki i tak dalej i tam jest takich ludzi więcej. Tam jest takich ludzi bardzo dużo, którzy nie wierzą w to, że Bóg stworzył świat. Znaczy nie wierzą w to, że ewolucja stworzyła świat, nie? Tam jest takich ludzi, no u nas jest w Polsce dużo takich ludzi, którzy nie wierzą w to, że Bóg stworzył świat. Tam jest bardzo dużo takich ludzi. Po prostu, nie? I tam powstały na przykład te sposoby, które są opisane w tej książce Świnie w salonie, nie? Czyli w tej książce Kruszące kajdany. Tam, że tak powiem, są sposoby. No, jakaś próba podjęcia pewnego rodzaju duszpasterstwa, pewnego rodzaju właśnie takiej psychoterapii charyzmatycznej, jak to tu nazwaliśmy. Pozwoliliśmy sobie to nazwać w tym kraju w ten sposób, ponieważ jeszcze zawód psychoterapeuty nie jest reglamentowany, więc dopóki nie jest reglamentowany, mam zamiar z tego skorzystać i mam zamiar, że tak powiem, jakoś ten nurt promować i go stworzyć, powiedzmy, nie? Bo go na razie nie ma do końca jakiegoś takiego stworzonego, a nurt będzie bardzo prosty, będzie miał bardzo proste zasady, po prostu wierzymy w to, co jest w Biblii, wierzymy, że Bóg stworzył świat. I z tego podejścia, jeżeli istnieje człowiek, istnieje duch, dusza, ciało, i z tego podejścia zakładamy, że po prostu inaczej troszkę pracujemy z ludźmi, tak? Problemy psychiczne nie są złym podejściem do rozwoju, są po prostu problemami duchowymi. Jeżeli są problemami duchowymi, no to są jakieś duchowe sprawy, tak? Są też problemy duszy, są też rany duszy, tak? Mam ogromne rany duszy i tak dalej, z których naprawdę ciężko wyjść. Po prostu wiele rzeczy mi się przypomina, wiele rzeczy ten, ale czas leczy, że tak powiem, nie? Biblia też mówi, że rany duszy są, no długo się je leczy, tak? Są takie rany po prostu i leczymy je po prostu, wychodzimy z tego, nie? Okej, trzymajcie się. Naprawdę, słuchajcie, jest nadzieja, tak? Po prostu. Trzeba założyć, że to, co ci się dzieje, ten psychiczny problem, który masz, jest po prostu problemem przejściowym. Po prostu zwyczajnie przejściowym. To nie jest do końca życia. To nie musi trwać do końca życia. No oczywiście, jeżeli będziesz cały czas wierzył w to, że jesteś stworzony wytworem ewolucji i tak dalej, to będzie trwać do końca życia. To będzie trwać do końca życia, bo w tym wytworze ewolucji i tak dalej nie ma miejsca na ducha, duszę, że tak powiem, tą prawdziwą duszę, nie tą współczesną, nie to współczesne rozumienie. Tam nie ma miejsca na coś takiego. Tam jest miejsce na biologiczne różne sprawy i może ci, nie wiem, może ci kiedyś jakąś pastylkę szczęścia dadzą, tak? Czy pastylkę zapomnienia, czy pastylkę po prostu jakiegoś przytępienia i tak dalej, jak to ja często mówię o tych neuroleptykach, nie? Może ci dadzą, tak? Może coś tam wynajdą superowego, tak? Ale po prostu, jak chcesz z tego wyjść, po prostu załóż, zmień perspektywę na świat. Zmień perspektywę na świat. Jeżeli Bóg stworzył świat, to czy Bóg stworzył cię do choroby? To jest pytanie. Czy Bóg stworzył cię do tego, żebyś był chory?
Czy tak jak Nabuchodonozora, Bóg cię skazał na 7 lat, że tak powiem, Bóg ci dał jakiegoś ducha szaleństwa i tak dalej, na 7 lat szaleństwa i tak dalej, nie? Wiecie, to był Stary Testament. Mamy Nowy Testament. W Nowym Testamencie mamy inne rozwiązanie. Mamy inne rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Ten Jezus Chrystus pojednał nas z Bogiem. Po prostu, zwyczajnie pojednał nas z Bogiem. Przez Jego krew jesteś pojednany z Bogiem, jeżeli tego chcesz. Jeżeli chcesz być pojednany z Bogiem, to Biblia nam mówi, żeby uwierzyć w sercu, że Bóg zbudził go z martwych, że jest ktoś, kto pokonał śmierć, kto pokonał to, co czeka każdego z nas. Pokonał śmierć. Więc tak naprawdę, wierząc w Niego, choćbyśmy umarli, żyć będziemy. Wierząc w Niego, wierząc w to, że On pokonał śmierć i wyznając Go ustami jako swojego Pana. Tak, Pana. Wyobraź sobie, że nie Twoje doświadczenia, nie czyjeś inne doświadczenia są Panem w Twoim życiu. Masz jakąś decyzję do podjęcia, tak? I nie Twoje doświadczenia są Panem w tej decyzji, tylko Jezus jest Panem w tej decyzji. Czyli ustanowić Pana w swoim sercu. Że Jezus jest Panem jakiejś decyzji, tak? Nie Twoje doświadczenia, nie Twoje, że tak powiem, przemyślenia, tylko Jezus jest Panem w Twoim sercu. Wyobraź sobie, że da się tak prędzej czy później to założyć i prędzej czy później tak żyć w coraz większej aspekcie ilości, że tak powiem, swojego życia, w coraz większej ilości aspektów swojego życia. Wyobraź sobie, że da się tak żyć, tak? I Biblia mówi, żeby wyznać go ustami Panem. To jest też piękne po prostu. Okazuje się, że ustami tak naprawdę tworzymy rzeczywistość. Tworzymy rzeczywistość ustami. Wiecie, może kiedyś, nie wiem, naukowcy, może kiedyś do tego dojdą łaskawie, nie? Jak tam sobie tą fizykę, że tak powiem, zaczną badać, co tak naprawdę tworzymy ustami. I to może kiedyś naukowcy do tego dojdą. Na podstawie jakiejś tam fizyki kwantowej czy czegoś tam i tak dalej, ale po co czekać na naukowców, jeżeli ty już teraz możesz to przyjąć z Biblii i stworzyć ustami nową rzeczywistość w swoim życiu, ustanowić panowanie Jezusa Chrystusa w twoim sercu. To po prostu zwyczajnie powiedzieć: Jezu, zostań Panem mojego życia. I uwierzyć, że Bóg zbudził go z martwych. Uwierzyć, jak nie wiem, kiedykolwiek byłeś na pogrzebie, wyobraź sobie, że po pogrzebie jest jedna opcja. Pytanie, co jest po śmierci, nie? Jeżeli ty wiedziałbyś już, co jest po śmierci, koniec po prostu. Jeżeli wierzysz, wyznajesz Jezusa ustami swoim Panem, żyć będziesz. Po prostu, zwyczajnie. Nawrócić się od tego świata. Nie znaczy tyle, że uwierzyć, o, Jezus istniał i może coś tam. Nie. To znaczy ustanowić Jezusa Panem, ustanowić pokój z Bogiem. Bogiem, który jest miłością, Bogiem, który jest definicją miłości. Nie ma już definicji miłości ze świata. Nie ma już definicji miłości jako, nie wiem, tolerancji, jako definicji miłości jako współczucia. Ja byłem tym wszystkim chory, tym wszystkim to mnie prześladowało jeszcze do tej pory. Dla mnie miłość to była tolerancja, dla mnie miłość to było współczucie, dla mnie miłość to było jakieś takich rzeczy. Nie wiem, mnie ksiądz nauczył, jak kiedyś pamiętam, że miłość to tolerancja, tak? To wszystko jest chore. To jest chore podejście. Miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością, tak? Tam jest prawdziwa miłość. Jezus wcale nie był tolerancyjny. Nie, dla grzechu Jezus nie był tolerancyjny. Dziwne, nie? Nie był tolerancyjny. On wziął karę za grzech na siebie. To jest co innego niż bycie tolerancyjnym. To jest co innego niż bycie tolerancyjnym wobec grzechu, wzięcie kary za grzech na siebie. To jest zupełnie coś innego. Więc jeżeli chcesz, żeby Jezus też wziął karę za grzech na siebie, tak, od ciebie, to wyznaj go ustami swoim Panem i Zbawicielem, uznaj go w sercu za Pana i uwierz, że Bóg zbudził go z martwych. Okej, trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.